Dobry wieczór. Godzina 21 i zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, w którym będę Wam mówiła o trzech piorunująco skutecznych narzędziach do angażowania odbiorców. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pojawiło się całkiem sporo osób, pewnie za 5 minut będzie nas jeszcze więcej. Jestem ciekawa też tego, co się wydarzy za 5 minut. Ja odkładam klawiaturę do boku, żeby ona dzisiaj nie przeszkadzała w rozmowie z Wami. Chociaż pewnie może się też przydać. Nie wykluczam, że będzie dzisiaj potrzebna. Dobry wieczór, witajcie serdecznie raz jeszcze. Moi drodzy, tak na początek pytanie typowo webinarowe. Napiszcie w komentarzu, skąd jesteście. Dobra informacja jest taka, że tutaj w pokoju webinarowym wszystko odbywa się szybciej. Ja nie muszę aż tyle gadać, żeby czekać, aż od Was pojawi się komentarz. Komentarz pojawia się w czasie rzeczywistym, no i tutaj właśnie mamy już informację. Proszę bardzo, będę czytała, skąd się pojawiają osoby. Z Tychów, z Gdańska, Rybnika, Kartuzy, Wejherowo, dużo jest osób z Pomorza. Radom, Jastrzębie, Zdrój, Kraków, znowu Radom, Sokołów Podlaski, moje rodzinne strony. Kaszuby, proszę bardzo, Gryfino, Tarnobrzeg, Gdynia, Jelenia Góra, Toruń. No to Toruń, Gabrysia jest teraz moją rodzinną stroną. Londyn, Lubań, Łódź, Dukli, Mansfield, Śrem. Julia, znowu nie wymówię twojej nazwy miejscowości niemieckojęzycznej. Tomaszów Mazowiecki, Kraków, Morąg, Przemyśl. Kolejne osoby jeszcze piszą, więc poczekam chwileczkę, żebym zobaczyła, skąd wy dzisiaj przybywacie. Bo ja jestem tym razem w Toruniu. Tym razem trwa już kilka dobrych miesięcy i tak trochę przenoszę się w różnych miejscach bywając, z ciekawością też, gdzie mnie jeszcze świat zagoni. Kraków, Morąg, Przemyśl, Toruń, ponownie Grażyna. Grażyna, i my w Toruniu kawy nie wypiłyśmy jeszcze wspólnej? To jest po prostu niemożliwe. Blackburn, UK, Podniebyła, Francja, Małgorzata z Francji? Chyba się nie znamy. Z Helu, z Bolesławca, znowu UK. Magda, Justyś, muszę, bo się duszę. Wyglądasz bosko w tej czerwonej marynarce. Zobaczcie, jak to blisko jest do tego, co prezentuję z tej strony na zdjęciu. Może pokażę Wam się w całości, to będzie też tak lepiej, żebyśmy się zobaczyli troszeczkę, porozmawiali sobie, jak mnie widzicie w całości. Moi drodzy, dzisiaj temat bardzo ważny w kontekście także wyzwania, które Wam zaproponowałam, trzydniowego wyzwania, jak angażować odbiorców. Temat, który myślę, że dzisiaj Wam jeszcze bardziej się rozjaśni i poukłada kolejne elementy w Waszym zaangażowaniu, ale też i zaangażowaniu Waszych odbiorców. Ale do tego, żebym mogła przejść do tego tematu, a tutaj się w końcu z całości z Wami witam, to chciałabym dowiedzieć się jeszcze kilku rzeczy. Mianowicie napiszcie mi live te osoby, które wczoraj były na live'ie. Wczoraj na grupie mentoringowej Biznes Online z Justyną Kopeć prowadziłam live, było 70 osób i jestem ciekawa, kto z tych osób wczoraj, kto z Was wczoraj był na live'ie? O Matyldo. Iwona pisze, nie byłam na żywo, ale nadrobiłam. Live, same live'y. Fantastycznie. To teraz mam drugie pytanie do Was, jak już widzę, co się dzieje na tym live'ie, o tym live'ie, który wczoraj się odbywał. Drugie pytanie, które mam do Was, brzmi w ten sposób. Kto miał już ze mną do czynienia poprzez mój blog, moje live'y, moje posty? Napiszcie proszę jedyneczkę, a te osoby, które mnie jeszcze nie znają, napiszcie proszę dwójeczkę, żebym mogła wiedzieć, jaką ja mam tu dzisiaj grupę odbiorców. Parokrotnie nawet Janusz pisze. Janusz, czy do Ciebie przesyłka już dotarła? Chyba tak, bo widziałam na systemie, że odebrałeś, więc mam nadzieję, że ta przesyłka już daje Ci radość. Ale proszę bardzo, są też osoby, które, Janusz pisze, że tak, dziękuję, dziękuję również. Są również osoby, które mnie nie znają. Jest ich kilka, nie ma aż tak dużo. Małgorzata, i jedynka, i dwójka, bo to drugie takie wyzwanie, które oglądam. Fantastycznie. Moi drodzy, to ja wracam do prezentacji. Niech ta prezentacja nam się pokaże. Przechodzę tutaj sobie na okienko z boku. I mam do Was jeszcze jedno zapytanie. Zapytanie brzmi w ten sposób.
Dlaczego postanowiłeś wziąć udział w tym wyzwaniu? Wyzwaniu, jak tworzyć angażujące treści, jak angażować odbiorców. Dlaczego postanowiłaś wziąć również dzisiaj udział w tym wieczornym webinarze? 21. Oddajesz mi tak naprawdę godzinę swojego życia, bo około godziny będzie część trwała ta pierwsza. Mam dla Was dzisiaj niespodziankę. Za chwilę pokażę Wam program i ta niespodzianka w programie się już wyjaśni. Więc daj mi znać w komentarzu, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym wyzwaniu? Po co chcesz się nauczyć angażować odbiorców? Ja wiem, że osoby, które wczoraj były na live, na podobne pytania odpowiadały, ale widzę, że dzisiaj też jest trochę nowych osób. W związku z tym potrzebuję Waszej odpowiedzi raz jeszcze, żebyśmy wiedzieli, ja żebym wiedziała, że jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym gronie osób, a myślę, że grono dzisiaj osób jest po prostu przednie. Cieszę się bardzo, że w takim gronie się znaleźliśmy. I mam nadzieję, że to będzie przyjemność Wasza spędzić razem ze mną czas. Powiem Wam w sekrecie, że ja dzisiaj szykowałam spotkanie, oprócz tego, że makijaż, marynarka i w ogóle, to tak się do Was szykowałam, że nawet się poperfumowałam. Dolce Gabbana dzisiaj na siebie wrzuciłam. Piękny zapach, uwielbiam ten zapach. Poczuję się, jakbym była z Wami naprawdę na przyjemnym spotkaniu, na takim przyjęciu niemalże. I wiem, że wy tego nie czujecie, ale że ja czuję ten zapach, to po prostu czuję się o niebo lepiej. No ale to tak w tajemnicy Wam mówię o tym, jak ja się szykowałam też do dzisiejszego spotkania z Wami. Natomiast jestem ciekawa Waszych odpowiedzi już. Już się pojawiły Wasze odpowiedzi. Ewa, bo wiedza, którą przekazujesz, jest bezcenna. Mam nadzieję, że Cię uzupełnią, Ewa, o kolejne elementy. Iwona, potrzebuję na nowo ruszać swój uśpiony fanpage i rozkręcić biznes online. Myślę, że dostaniesz również dzisiaj takie narzędzia. Krystyna, chcę się rozwijać, lepiej prowadzić fanpage pracowniczym. Pewnie damy radę. Gosia, buduje markę osobistą. Do marki osobistej, jakby nie patrzeć, to, co mam do przekazania, jest bardzo, bardzo konieczne. No dobra, niech będzie, że jeszcze przez chwilę z Wami pobędę, zanim prezentację odpalę w całości. O, jestem z Wami już w całości, znowu na całym ekranie dużym. Ja mam duży ekran, 32 cale, więc sama się widzę jak w telewizorze, ale czytam kolejne Wasze odpowiedzi. Małgorzata, by poprawić swój odbiór w sieci i mieć większe zasięgi, by ludzie wchodzili w reakcję z moimi postami. Kasia, bo zaczęłam 3 miesiące temu moją drogę z Tobą i kierunek, którym podążam, mega ze mną koresponduje. Janusz, ponieważ chcę się uczyć od najlepszych, dzięki Janusz. Lucyna, chcę poznać inspirujące i piorunujące narzędzia. Bożena, chcę być skuteczna, wiem, że znajdę tu konkretne wskazówki. Dzisiaj będzie ich aż 3 i jak wiecie, u mnie zawsze 3 do 3, to wyjdzie nam 9. Sebastian, żeby mieć więcej reakcji pod postami. Bożena, chcę być skuteczna, to już to czytałam. Kasia, tworzę swoją markę. Sylwia, Justynko, poznałam Cię, uwielbiam Twoje treści, ciągle się czegoś uczę. Bogusia, dajesz Justyna wartościowe treści, to Wy dla mnie przyszliście, czy dla siebie? W takim razie, tylko dla Justyny Kopej, czy macie coś z tego wynieść? Mam nadzieję, że też wynosicie coś właśnie z tego, co Wam będę proponowała dzisiaj również. Julia, chcę przyciągnąć społeczność. Janusz, wow, to chyba te perfumy. Basia, chcę zaistnieć w sieci ze swoim produktem. Gabrysia, oddam i 2 godziny, bo muszę ruszyć z moim przekazem w internecie. Gabrysiu, to jest dobre miejsce, bo mam dla Was dzisiaj wyjątkową niespodziankę, ale o tym za chwileczkę w programie Wam pokażę. Tego jeszcze nie robiłam, co dzisiaj się zadzieje. Myślę, że będzie ciekawie i wcale nie bez powodu te perfumy dzisiaj użyłam. Grażyna, ponieważ nie potrafię tego robić, a zaczęłam pracować w MLM-ie. Dorota, właśnie założyłam fanpage i chcę wiedzieć, jak przyciągnąć, aktywizować społeczność. Małgosia, by rozwijać siebie i swoją markę i dawać ludziom wartości, których potrzebują. Agnieszka, jest to moja droga do sukcesu. Gabrysia, wartościowe spotkania są potrzebne w życiu. Agnieszka, chcę się tego nauczyć. Basia, Basieńka, kochana, się w końcu odezwałam. Pewnie się odezwałaś wcześniej, tylko ci nie zauważyłam, tyle poszło komentarzy. Justyna, to taki odruch, idziemy na spotkanie, jako automatycznie używam, ja automatycznie używam perfum przed live. No właśnie, idziemy na spotkanie. Beata, chcę dotrzeć do nowych klientów. Potrzeba reaktywować moją społeczność, pisze Lilianna. Magdalena, wracam do gry po przerwie i mam nadzieję dowiedzieć się jeszcze czegoś nowego. Już kończę tutaj Wasze komentarze i przechodzimy do tego, co jest dzisiaj tematem. Biorąc pod uwagę też, że jeszcze ci spóźnialscy mogli po prostu dołączyć na to dzisiejsze spotkanie. By rozwinąć markę, uczyć się od najlepszych, to najlepsza z opcji, pisze Monika. Gabrysia, nie za wiele informacji, które warto wykorzystać, nigdy za wiele.
Ewa, Justynka, tak się nie wystroiłam, a za to popędziłam na twój live nieraz, przekraczając dozwoloną prędkość. I taka jestem nakręcona, że czuję nawet ten zapach. Jest świetny, naprawdę jest świetny. Dziewczyny, sprawdźcie sobie kiedyś perfum Marie Dolce i Gabbana. I chyba to nie ma, te perfumy chyba nie mają nazwy. Wiesia, twoje rady są super i na pewno ich potrzebuję. Dominika, chcę bardziej angażować odbiorcę, żeby moje produkty były dla nich atrakcyjne. I Kasia, tak podkręcasz atmosferę, że już przebieram nogami. No tak, przebieramy nogami. Jeszcze Dorota, to na pewno nauczę się tego, czego potrzebuję. To czas najwyższy do tej atmosfery dorzucić kilka slajdów, które są slajdami na rozgrzewkę i slajdami takimi dla osób, które mnie nie znają, bo ci, co mnie znacie, te jedyneczki kochane, wybaczcie te kilka minut czasu, które chciałabym też poświęcić osobom, które mnie nie znają, żebym powiedziała kilka słów na własny temat. Moi drodzy, dlaczego ja i dlaczego ten temat? Otóż ja, ponieważ od kilku już dobrych lat zajmuję się personal brandingiem, jestem doradcą budowania marki osobistej i biznesu online. I to jest bardzo, bardzo mocno mi się zazębia. Co ważne, i myślę, że to jest chyba jedna z takich istotnych elementów, jestem praktykiem tego, o czym mówię. To oznacza, że sama również buduję swoją markę osobistą, nie chowam się tylko i wyłącznie za klientami i to jest jeden z elementów. Drugi element jest taki, że z biznesu online, tylko biznesu online utrzymuje się już ponad 2 lata. I to było trochę wcześniej niż zaczęła się pandemia, przy czym własną firmę prowadzę kilka lat dłużej, ale przekształciłam ją właśnie ponad 2 lata temu typowo w firmę online'ową. Dzisiaj tylko i wyłącznie pracuję właśnie w formie online'owej. I z tego żyję, od 2 lat z tego się utrzymuję, więc myślę, że jeśli będziecie mieć porady od praktyka biznesu online'owego, to te porady będą takie naprawdę w punkt. Poza tym, to co mnie wyróżnia dzisiaj na rynku, to jest to, że oprócz tego, że jestem marketingowcem, to przede wszystkim jestem PR-owcem. I to jest taka rzecz niespotykana w mojej branży, dlatego że zwykle marketingowcy są marketingowcami, natomiast ja wywodzę się tak naprawdę z PR-u, gdzie na swoim koncie mam także nagrody właśnie za strategie PR-owskie. A PR, dziewczyny i chłopaki, dzisiaj o tym też dlatego mówię, że PR jest jednym z ważnych elementów angażowania naszych odbiorców, ale PR też potrafi nie tylko kształtować relacje, ale też reagować na sytuacje trudne, na przykład na hejty albo na nasze potknięcia, które w niektórych przypadkach mogą wyrzucić markę do góry nogami. Z takich rzeczy jeszcze, tak jak widzicie na zdjęciu, występuję no, teraz na scenach online'owych, ale wcześniej jeszcze występowałam wielokrotnie zapraszana jako ekspert na różne wykłady, na różne spotkania, najczęściej w gronach przedsiębiorców, ponieważ pracuję najczęściej z przedsiębiorcami, z osobami, które są przedsiębiorcze i większe to są kobiety, dlatego dzisiaj na tym spotkaniu również widzimy większość kobiet i mężczyźni. Sebastian, Janusz, jesteście w mniejszości, ale cieszę się, że również tutaj dotarliście. Poza tym, mówiąc trochę o mnie, stworzyłam kilka rzeczy, które bardzo dobrze przyjęły się na rynku. Pierwszą z takich rzeczy w ostatnim czasie stworzoną, a 10. już z kolei, jest książka Biznes Online nie tylko dla przedsiębiorczych kobiet. Moja po prostu, wiecie co, biblia marketingu i sama się śmieję, że cieszę się, że ją stworzyłam, dlatego że bardzo często do niej wracam, jak mam coś sobie przypomnieć, ona też zawiera bardzo dużo elementów, które są potrzebne do tego, żebym mogła działać, ale też przypomnieć sobie pewne elementy. Stworzyłam także karty z pomysłami na posty, 40 kart, mega wypasionych kart i pewnie jak korzystacie, a część osób wiem, że tutaj te karty ma, to na pewno macie już rezultaty, korzystając właśnie z treści, które są tam zamieszczone oraz brand notatniki, czyli takie notatniki, w których możemy robić notatki w kontekście naszego planowania mediów społecznościowych, planowania naszego dnia oraz po prostu zapisywać rzeczy, które dla nas są ważne. Z takich jeszcze rzeczy prowadzę również szkolenia online'owe i nazywam to już niemalże kultowymi, ponieważ kilkaset osób tylko w ostatnich miesiącach przez te szkolenia przeszło, to jest Facebook Shift, LinkedIn Shift oraz Instagram Shift. Mam tą przyjemność, że pracuję też w 2 programach VIP-owskich, w 2 programach bardzo prestiżowych i mam nadzieję, że osoby, które je kończą, faktycznie wychodzą na rynek wzbogacone o wiedzę, którą im dostarczam i o narzędzia, dzięki którym mogą działać skutecznie. I to jest program Mastermind, czyli Power of Women, gdzie tylko 4 kobiety na ten program przyjmuję. Kobiety, mężczyźni, niestety nie mężczyzn, tylko kobiety i tylko 4 kobiety w danym miesiącu mogą rozpocząć ze mną pracę w ramach tego programu oraz
program, który ma swoje edycje i będę go uruchamiała tylko dwa razy rocznie. W tej chwili jest pierwsza edycja, to jest Studium Doradców Marki Osobistej w Instytucie Marki Osobistej. Te moje działania spotykają się z dobrą oceną Was i myślę, że również tutaj na czacie już widzę Wasze komentarze, dlatego pytałam się, czy przychodzicie do mnie, czy do Justyny, czy też przychodzicie po wiedzę, bo mam nadzieję, że w dalszym ciągu jeszcze przychodzicie po wiedzę. Natomiast bardzo dużo osób chwali pracę ze mną i tych pozytywnych recenzji, rekomendacji mam też kilkaset, w różnych miejscach one są zamieszczone, możecie je poczytać, ja ich nie ukrywam. Natomiast to, co dzisiaj jest ważne, program dzisiejszego dnia, a właściwie wieczoru. Moi drodzy, przygotowałam dla Was program, który składa się z trzech modułów. Moduł numer jeden to jest część merytoryczna. Ta część merytoryczna potrwa około 40-45 minut. Wszystko będzie też zależało od ilości pytań, które tutaj mi będziecie przedstawiać po pewnych procesach, których będziemy się poruszać. Kolejna część to jest część specjalna, oferta specjalna dla tych, którzy nie chcą narzekać, tylko wziąć się do roboty, do działania. I to jest ta część, która jest częścią sprzedażową, więc myślę, że tutaj nie będę miała jakichś ukrytych kart, po prostu wykładam je od razu, pokazując program. I trzecia część dla tych, którzy zostaną. Część sprzedażowa będzie około 15-minutowa, natomiast after party to jest część dla tych z Was, którzy będą chcieli zostać, będą mieli pytania i dlatego czuję się, jakbym była na przyjęciu z Wami, ponieważ na after party po prostu sobie porozmawiamy. Jeśli będziecie mieć pytania związane z Waszym biznesem, będę dostępna tak długo dla Was, jak to będzie miało jeszcze sens, może w ten sposób nazwę, chyba nie dotrzecie nad ranem. Sławne jajecznicy po śniadaniu mistrzów na balu sportowców też raczej ze mną nie zjecie. Natomiast myślę, że jakiś czas poświęcę Wam, żebyśmy pogadali sobie o różnych aspektach, czy marki, czy angażowania odbiorców, czy właśnie własnego biznesu online. I mam nadzieję, że ta część after party będzie dla Was bardzo, bardzo atrakcyjna. Ciekawi jesteście tego programu? Kto zostanie ze mną na after party? Napiszcie mi tą informację, kogo będę miała na after party. Proszę bardzo. Będę do końca, Małgorzata. Ja. Coś niesamowitego. No dobra. Do końca. Sebastian też piszesz do końca. Ania nawet, że całą noc. Zobaczymy. Myślę, że cała noc nie będzie potrzebna, natomiast specjalnie dzisiaj uruchomiłam taką możliwość, żebyśmy mogli zostać dłużej z sobą, tak długo, jak będziecie chcieli, może inaczej, jak będzie to miało sens jeszcze. Bo jak będziecie pytać mnie już przy kolejnym kieliszku wody bez U w środku, to może niekoniecznie będę chciała już odpowiadać na takie pytania, wiecie, z łóżka, z pościeli. No dobrze, ale przechodzimy w takim razie do części merytorycznej. Dlaczego jest ważne angażowanie odbiorców? Odpowiedzieliście tak naprawdę w tym pierwszych elementach, kiedy pytałam się Was, po co tu jesteście. Po to, żebyśmy mogli zwiększać nasze przychody biznesowe, po to, żebyśmy mogli być bardziej rozpoznawalni, po to, żeby nasza grupa odbiorców czuła, że jest nam bliska, że znamy ją tak naprawdę dosyć dokładnie i że mamy dla niej rozwiązania, które mogą pomóc w jakości ich życia. To, dlaczego jest angażowanie odbiorców również ważne, to jest to, że daje nam taki spokój, ale też sprawia, że w grupie, której się już znamy, czujemy się bezpieczniej, bo nie ma nic chyba, myślę, gorszego, jak mówić do ludzi, którzy są ścianą milczenia. Ze ścianą milczenia trudno jest cokolwiek zrobić i będę Wam dzisiaj pokazywała, w jaki sposób ja rozumiem to właśnie angażowanie odbiorców. Będę pokazywała tą moją perspektywę, która mam nadzieję, że również po części stanie się Waszym udziałem. I w ramach tej perspektywy i tego, w jaki sposób dzisiaj będziemy rozmawiać, pokażę Wam trzy obszary, które są bardzo ważne i w każdym z tych obszarów będzie po trzy techniki do wykorzystania, żebyśmy mogli angażować odbiorców. Te obszary wyglądają właśnie tak na tym slajdzie i będziemy mówić w pierwszym obszarze o Tobie, w drugim o odbiorcy, a w trzecim o technice. I mam pytanie, sprawdzające, czy jeszcze jesteście. Zaczynamy konkrety? Kto jest gotowy na konkrety? Oczywiście, ja tak. Czasami piszecie jeszcze, dawaj Justyna. No proszę, jest nawet, dajesz. Tak, konkrety.
W obszarze ty. Wczoraj na live mówiłam, że nic nie dzieje się bez ciebie. Nie ma szans, żeby zaangażowanie odbiorców zdarzyło się, kiedy ty jesteś niezaangażowana. Ba, nie ma szans, żeby zaangażowanie odbiorców wydarzyło się tylko z tego, że oczekujesz na to. Nie ma takich szans. Żeby odbiorca się zaangażował, ty musisz się odbiorcy pokazać. I to, w jaki sposób się pokażesz, to przede wszystkim masz być jakaś. Jakaś. Nieidealna. Tu nie chodzi o to, żebyś stanęła jak pomnik i po prostu mówiła, teraz wielby cię mnie tłumy. Tylko chodzi o to, żebyś pokazała, z czym się mierzysz, żebyś pokazała, jak dochodzisz do niektórych rozwiązań, żebyś pokazała siebie ze swoim sposobem myślenia, że ze swoimi obawami, nadziejami, niezgodą na rzeczywistość, którą masz dookoła, albo elementami tej rzeczywistości. Masz być jakaś, nieidealna, żeby być jakąś i żeby mówić o tym zaangażowaniu odbiorców, najważniejszy element jest taki, żebyś pokazała siebie. Żebyś pokazał siebie bez tego, kto ma się angażować w twoje treści. Jeśli piszesz piękne, układzone słówka, jeśli tylko motywujesz innych cytatami, które bierzesz z Briana Tracy'ego, Jacka Canfielda bądź innych twórców, to będzie motywowało ludzi przez chwilę. Być może nawet udostępnią, ale czy przez to dowiedzą się, kim ty jesteś, czy jesteś jakaś, czy jest im z tobą po drodze? Myślę, że to jest lekko trudne. Więc w tym elemencie bądź jakaś nieidealna. Nie czekaj na ideał. Ideałów nie ma. Postaraj się pokazać naprawdę swoje myślenie. I zrobisz to oczywiście w treściach, które będziesz ludziom przekazywała. Będziemy zaraz jeszcze mówić o dokładniejszych technikach. To jest na rozgrzewkę. Bo kolejnym elementem, który jest koresponduje z tym pierwszym, musisz zbudować u ludzi wiarygodność. Jakie są sposoby budowania wiarygodności? Ano chociażby takie, że raz na jakiś czas powinnaś dzielić się z nimi doświadczeniami, które masz ze swoimi klientami. Jeśli jeszcze nie masz klientów, to doświadczeniami, jak dochodzisz do różnych rozwiązań. Jeśli masz budować wiarygodność, to pokazuj również kulisy swojej pracy. Powinnaś być dla ludzi, albo powinieneś, mężczyźni drodzy, końcówki moje żeńskie, przejrzysty w działaniach, jasny w działaniach, żeby oni wiedzieli, czego mogą ciebie oczekiwać. Krystyna napisała, pokazywanie prawdziwe, niewyrusztuszowane oblicze i swojego świata. Iza, ludzie ufają ludziom i cytatom. Konkrety tutaj było wcześniej jeszcze napisane przez Joannę. No właśnie, ludzie ufają tobie. Ufamy sobie nawzajem. My ludzie. Twoja wiarygodność to jest też to, że masz na swoim koncie jakieś osiągnięcia. Więc do jasnej, ciasnej skończ ze skromnością. Myślisz, że ktoś przyjdzie specjalnie do ciebie do domu i wyciągnie te dyplomy, które masz, te nagrody, które otrzymałaś, te sukcesy, nawet jeśli nie mają dyplomów i nie mają nagród, ale są na przykład ukończonymi projektami? Czy ktoś to wyciągnie? Nie. Jeśli ty tego nie pokażesz, nie masz szans, żeby ktoś inny zrobił to za ciebie i powiedział mi brawo, super, jesteś rewelacyjna, bo dostałaś nagrodę, bo skończyłaś projekt i tak dalej. Szefowie nawet nas tak nie chwalą, jeśli jeszcze ich mamy. W związku z tym te rzeczy budują bardzo mocno twoją wiarygodność, a jak ich nie pokazujesz, to odbierasz sobie kilka punktów do tego, żeby twój odbiorca był zaangażowany, ponieważ on będzie zaangażowany, kiedy będzie widział, że ma po drugiej stronie też wiarygodną osobę, że jest to warto, żeby być zaangażowanym.
I ostatni element tego pierwszego punktu. Pokazuj emocje. Pokazuj emocje. I o tym wczoraj mówiłam w czasie live'a, bo przygotowałam się trochę wcześniej do tego spotkania z Wami, dzisiejszego spotkania, więc wiedziałam, że o emocjach będę mówiła. Napisz mi w komentarzu, zapytam się Ciebie teraz każdego z Was, każdej z Was, na co nie masz zgody w swoim życiu? Jedno hasło. Co to jest? Na co nie masz zgody? Czekam na Wasze komentarze. Na co nie masz zgody? Kłamstwo, chamstwo, nieuczciwość, brak tolerancji. Czekam jeszcze więcej, poproszę. Na nudę, na fałsz, na ograniczenia wolności, na bierność. Nie mam zgody ani u siebie, ani u innych. Brak wolności, nieuczciwość, byle jakość, fałsz, rutynę, lenistwo, byle jakość, kłamstwo, złość na zło, na krytykę, byle jakość, ośmieszenie, gwałt, przemoc, obłudę, udawanie, byle jakość, nieuczciwość, oszustwo. Czekam jeszcze na Wasze komentarze. Na co nie masz zgody? Przemoc. Jeszcze kilka osób pisze, więc jeszcze poczekam chwileczkę. No. Bycie nijaką, manipulację. Jeszcze widzę kilka osób piszących. Wiecie, ja tu mam świetną rzecz. Na webinarze ja widzę, że są piszące. Notabene wyświetlają mi się nawet Wasze imiona, jak piszecie na klawiaturze u siebie, że piszecie coś. Dlatego mam szansę poczekać. Jak mamy live'a, to ja tego nie widzę. Brak wolności, nieuczciwość, manipulację, agresję. Moi drodzy, moje drogie. Poniżanie innych jeszcze jest. Czy te tematy wywołują w Was jakiekolwiek emocje? Niezgoda na brak wolności, nieuczciwość, manipulację, byle jakość, krytykę. Czy to wywołuje w Was emocje? Nawet jak czytałam w miarę nieemocjonalnie. Kasia, wywołują negatywne emocje. Tak, już nie byłem to przepracowane, Krysia pisze. Jasne, że tak. Tak, złość. Nawet. Złość. Wczoraj Wam mówiłam o badaniach Bassumo, które były przeprowadzone na 100 milionach treści w internecie. I te badania pokazały, że ludzie potrzebują emocji, jeśli mają udostępnić treści. Więc jeśli Twoja treść jest taka, że byle jakość, no coś tam się zdarzyło i szukam jakiegoś przykładu dla Was. Ktoś mi coś zrobił, jakąś usługę, okej, zaakceptowałam i tak dalej. To piszemy w taki sposób, że jest to bez emocji. To Wasz post, mała szansa jest, żeby był udostępniony. Jeśli napiszecie to, wkurzyłam się. Ja pamiętam, jak miałam kiedyś swego czasu taki post, napisałam na operatora, jednego z operatorów sieci komórkowych, bo miałam z nimi bardzo dużą przygodę, już nie jestem w tej firmie i no, mój powiem brutalnie, wkurw był tak duży, że nie wytrzymałam i stwierdziłam, koniec, ileż mogę razy dzwonić na... Miałam konsultanta, doradcę biznesowego na miejscu, miałam kilka telefonów wykonanych do nich i w dalszym ciągu sytuacja była nierozwiązana, gdzie ona była dla mnie bardzo ważna. Opisałam to w poście. Wiecie co, ten post się po prostu rozszedł? Jak nie wiadomo co. Bo napisałam tam moje niezgody. I wracając do Bassumo, Bassumo pokazuje, że jeśli ludzie mają udostępnić Wasze treści, to udostępnią wtedy w 31%, jeśli one zawierają trudne emocje. Emocje z poziomu strachu, złości, kurwowego. A aż w 52%, kiedy emocje dotyczą czegoś przyjemnego, śmiechu, radości, empatii, tylko piszmy o tych emocjach. I jeśli zadaję Wam pytanie, z czym się nie zgadzasz, to pytanie możesz zadać sobie również sama, pisząc post. I możesz to w poście opisać, z czym się nie zgadzasz. I Iwona napisała, że emocje też sprawiają, że stajemy się autentyczni. Dokładnie tak. Tego też szukamy w mediach społecznościowych. Tego szukamy również na blogach. Krysia jeszcze pisze, i jesteśmy normalnymi ludźmi. Dokładnie tak. W związku z tym,
Zadbajcie o to, żeby w Waszych treściach pojawiało się więcej emocji. I to jest ten element Ty, bo to zależy od Ciebie, a nie od Twojego odbiorcy. To Ty musisz ten swój tekst nacechować emocjami, żeby ten był wyczuwalny dla osoby nawet, która to czyta, mimo że nie użyjesz w tekście ani jednego przekleństwa. Da się to zrobić. Wielokrotnie tak robiłam i przykład jednej z firm telekomunikacyjnych jest tylko jednym z takich postów. Akurat w tamtym czasie nawet całkiem sporo osób miało podobne problemy, więc była też taka solidarność tłumu. I podsumowując tą pierwszą postawę, ten pierwszy element skutecznych, piorująco skutecznych treści, zadam Ci jedno pytanie. Czy Ty też chcesz czytać sztywniaków? Takie osoby, które mogłaś powiedzieć, kim ma w dupie, za przeproszeniem. Dzisiaj mówię tak wulgarnie, po prostu drugi raz już. Jak dupa Cię przestrasza, to trudno się mówi, ja dupy używam jednak. Czy chcesz słuchać sztywniaków? Czy będziesz czytać sztywniaków? Postaw się na miejscu swojego odbiorcy, ponieważ Ty też jesteś odbiorcą treści innych ludzi. I może czas najwyższy poluzować gumkę w spodniach, żeby nie używać znowu innych słów. Trochę sobie odpuścić, tego powietrza z płuc oddać, żeby stać się trochę lżejszą, trochę lżejszym i takie treści również pisać do swoich ludzi, do swoich odbiorców. Osoby, które nie są sztywne, które mają do siebie dystans, bo o to w tym chodzi, są bardziej lubiane przez innych i to pokazują badania Uniwersytetu w Granadzie. One mają więcej interakcji pod postami, dlatego że potrafią same siebie się śmiać. Więc nawet jak masz być idealna, to sobie pomyśl, ok, stawiam sobie z boku to bycie idealną, a teraz po prostu będę sobą. Taka jaka jesteś, taki jaki jesteś, jesteś wystarczającym. I do tego Cię właśnie zachęcam. No i proszę, Wasze odpowiedzi. Ludzka twarz, sztywne posty omijam. Poluzuj majty, pisze Iwona. Sebastian, już też mam temat na post w temacie obsługi helpdesku. To super, że dałam Ci inspirację, Sebastian, po raz kolejny. Monika, wszyscy mają dość pięknych historii, wyidealizowanych. To się zgadza. Szukamy prawdy historii. Szukamy prawdy historii. Cała prawda, całą dobę. Wróć na luz, to dobra idea mówić ludzkim głosem. Dobra, to teraz pytanie. Drugi punkt już robimy? Kto jest gotowy na dwójeczkę? Super, jesteście gotowi. W takim razie dwójeczka, drugi punkt to jest Twój odbiorca. I to jest fajne przejście, bo mówiłam przed chwileczką, postaw się w roli odbiorcy. Więc teraz naprawdę postaw się w roli odbiorcy. Bo jeśli mamy regułę 99.1, która mówi o tym, że 90% osób milczy przy naszych tekstach, mimo że je czyta, tylko scrolluje Facebooki, scrolluje Instagramy, 9% zaś są osoby, które zostawią jakąkolwiek reakcję, udostępnią bądź skomentują nasze treści, a 1% to my, bo tworzymy te posty, to w takim razie, żeby trafić my, ten 1% do 90%, to hola hola, ale ten 1% naprawdę trzeba znać. Więc pytanie moje jest takie, czy znasz problemy swojego odbiorcy? Czy znasz potrzeby swojego odbiorcy? I czy wiesz, co może mu sprawić przyjemność? I tak krótko, napisz mi chociaż jeden problem teraz, właśnie teraz, jeszcze na czacie, jaki może mieć Twój odbiorca. Nie ja, nie Ty, tylko Twój odbiorca. Poproszę jeden problem, który może mieć Wasz odbiorca. A ja w międzyczasie powiem jedną rzecz, że dzisiaj w marketingu coraz głośniej mówi się o tym, że Tobie potrzeba tylko 1000 prawdziwych fanów. Tylko 1000 osób, które zgromadzisz w swojej społeczności. A to oznacza, że nie komunikujesz się do wszystkich,
tylko do tej wąskiej, idealnej grupy Twoich odbiorców, którą znajdziesz w tym 90% osób milczących, ale czytających Twoje treści. Więc już patrzę, co tu się właściwie dzieje na czacie, jakie ma problemy odbiorca. Proszę bardzo, otyłość. Jak sprzedać? Wkurzający mąż. Janusz, i to mężczyzna pisze? Zdrowie bądź praca. Brak pracy, brak czasu dla siebie. Boją się chorować. Odwaga. Przemek jest drugi mężczyzna, trzeci mężczyzna, przepraszam. Bo jest Sebastian, jest Janusz i jest Przemek. Widzicie, mężczyzn lepiej zapamiętam, bo jest ich tylko trójka na razie, przynajmniej tyle widzę. Boją się chorować, odwaga, brak kasy, brak czasu dla siebie, zdrowie, choroby, brak sprzedaży, zawsze mówię ogólnie, brak czasu, zdrowotny, otyłość, cukrzyca, porzucone koszyki. Porzucone koszyki to nie jest problem odbiorcy, a nie, bo ty masz odbiorcę, który jest w e-commerce, Sebastian. Przepraszam, zwracam ci honor, zgadza się, u ciebie w e-commerce porzucone koszyki są faktycznie dużym problemem. Niedopasowanie pracowników do nowych realiów po czasie pandemii. Wykonuje pracę, która nie sprawia mu przyjemności. Brak czasu i zdrowia. Strach przed wyjściem przed szereg. Nuda, brak wiedzy. Duży ruch we sklepach, mała sprzedaż. Brak własnej wartości, niedocenienie, brak uwagi od innych, potrzeba wysłuchania. Brak kontaktów face to face. Chęć wyjścia do ludzi, potrzeba przynależności do społeczności. Jak wyglądać w super dojrzałym wieku? Joanna pisze. Ania. Znam dwa. Lęk przed brakiem pieniędzy, potrzeba bezpieczeństwa, przyjemności, jak używać narzędzi, jakim są pieniądze. Po co mi to? Niezrozumienie zasad ogarniania finansów. Chcę mieć wysokiej jakości, dobrze zrobioną odzież. Moi drodzy, czytam świadomie te rzeczy, ponieważ z tych rzeczy pojawiają nam się trzy główne obszary. Jeśli o nich będziecie pisać, nawet nie do końca wiedząc, kto jest waszym klientem idealnym, chociaż to jest moim zdaniem podstawa, ale nawet jeśli tego nie wiecie, są trzy, tylko i wyłącznie trzy tematy, które są najważniejsze. W książce Biznes Online, nie tylko dla przedsiębiorczych kobiet, w tej książce znajdziecie tych rzeczy aż sześć i część będzie też, co powiedzieliście, natomiast ja się skupię na trzech, nie pokażę tu slajdu, tylko powiem o nich. Pierwszym elementem, który bardzo mocno wybrzmiewał, to jest czas. Ludzie generalnie potrzebują mieć więcej czasu. Jeśli Twoje rozwiązanie sprawia, że tego czasu mogą mieć więcej, że coś im zautomatyzujesz, coś zmienisz u nich i ten czas się pojawi, tak jak u każdego z Was, to naprawdę będą zaangażowani. Będą tyle zaangażowani, że będą chcieli od Ciebie kupić. Ale masz w swoim poście pisać o tej potrzebie, co będzie korzyścią, a nie o tym, że masz rewelacyjne, przypowiem to do siebie, rewelacyjne karty, znaczy wyciągnę, żeby pokazać, rewelacyjne karty, które i teraz opisuję. Wiecie, one są w formacie pocztówkowym, one są twarde, nie zginają się, są na papierze kredowym, są ofoliowane, mają eleganckie zdjęcia i mają po drugiej stronie teksty. Sorry, z tego tytułu nic się nie zadzieje. To jest opisywanie cech produktu. I jeśli teraz ja te karty sprzedaję pod kątem, chcesz mieć więcej czasu, więc nie trać go na to, żeby myśleć nad tym, jak napisać post. Niech to pisanie postu będzie dla Ciebie przyjemnością, daje jeszcze przyjemność. Bo jak siadasz do Facebooka, do komputera i masz napisać post, o czymś napiszę, albo jakiś post, to co się w głowie pojawia? O czymś i jakiś. I raptem po godzinie przy komputerze siedzenia dalej masz tylko dwie rzeczy. Napiszę jakiś post, post o czymś. W momencie, kiedy kupisz te karty, otrzymujesz gotowy schemat. Możesz sobie zabawić się, dodatkowa przyjemność dla Ciebie, wyciągnąć sobie przykładowy post, przykładową kartę, tutaj z dzieckiem wyciągnęłam i mam wyzwanie. No proszę, nawet brzmiono takie, kim chciałaś być jak dziecko? I mogę to dokładnie napisać. Całość pomysłu na post trwa 5 minut, łącznie z przepisaniem tego. Dlaczego przepisaniem? Ponieważ wtedy najlepiej uczysz się technik copywriterskich, więc oszczędzasz czas na przyszłość, żeby szukać kolejnych gotowców, zaczynasz je poznawać przez to, że je ćwiczysz. Tak oszczędzasz czas. I to jest ten aspekt czasu. Dałam Wam na przykładzie kart, żebyście wiedzieli, jak przykłady budować. Kolejnym tematem, który
każdy odbiorca po prostu będzie zachwycony, jak się będzie pojawiał, ale w kontekście wybrzmienia tego tematu, pokazania, jakie korzyści będziesz im oferowała, jak ten temat ty rozumiesz, to jest temat związany ze stresem. Ludzie chcą mieć mniej nerwów. Ludzie nie chcą się denerwować. Ludzie chcą mieć więcej przyjemności, takiego łatwiejszego życia. Czy w swoim poście możesz to ludziom dać? Czy możesz od czasu do czasu pobawić się z tym człowiekiem? Dać mu zagrać nawet? Przecież można też posty zabawowe pisać, żeby chociażby przez chwilę temu człowiekowi po drugiej stronie było przyjemniej. Ale być może masz produkt, który również obniża poziom jego stresu. Więc w takim razie pokaż to w swoim poście. Pokaż to w swoim artykule na blogu. Takie rzeczy mamy pisać, żeby to angażowało ludzi. Żeby ci ludzie na koniec nie tylko skomentowali, polajkowali, udostępnili, ale też kupili od ciebie. I trzecim elementem, tą trzecią motywacją, bardzo dużą motywacją, są tutaj poruszane przez was pieniądze. Kasa, kasa, kasa i kasa. Nam ciągle brakuje pieniędzy na wszystko. I to jest aspekt, jak oszczędzić pieniądze albo jak zarobić pieniądze. Czy twoje rozwiązanie pomaga oszczędzić pieniądze? Czy twoje rozwiązanie pomaga zarobić pieniądze? Jeśli pomaga zaoszczędzić, zarobić pieniądze, to napisz w jaki sposób, co się człowieka zmieni. Jeśli tak napiszesz treść swojego postu, artykułu blogowego, to znowu poruszasz jedną z najważniejszych motywacji, jakie są u ludzi w mediach społecznościowych, ale nie tylko, po prostu zwykłego człowieka. I pamiętaj zawsze o jednej rzeczy. Czy twój odbiorca jest tylko awatarem? Czy mówisz na pewno do ciemnej masy, której nie znasz? Poznaj człowieka. Tak jak ja was znam, częściowo, bo też nie wszystkich, są dzisiaj nowe osoby. I jeśli mam Gabrysię, Gabrysią się znamy, nawet się widziałyśmy, byłyśmy na spotkaniu w Toruniu. Z Sebastianem nie znamy się jeszcze chyba osobiście, Sebastian, natomiast pisaliśmy z sobą wczoraj na Messengerze i dlatego poznałam jego imię i go później już kojarzyłam. Z Magdą nie znamy się osobiście, ale od 40 spotkań spotykamy się na spotkaniach zoomowych w ramach grupy mentoringowej co sobotę. Ja co sobotę nie jestem, ale przez to się poznałyśmy lepiej. Z Anią odbyłam z kolei konsultację, która pokazała mi, że Ania zajmuje się nie tylko kruścem i złotem, ale zajmuje się też rzeczami, które są duchowymi i ulotnymi. I okazało się, że mamy jedną wspólną pasję – poezję. I jakbym tak przeleciała przez te wasze nazwiska, które dzisiaj są, to okazałoby się, że ja znam większość z was. Twoje zadanie, żebyś mógł angażować odbiorców, to jest poznaj człowieka po drugiej stronie. To nie jest awatar, który ma tylko robić zakupy. To jest konkretny człowiek. I kiedy go poznasz, się okaże, że naprawdę możesz punkt dawać jemu ofertę. I to jest najcudowniejsza z rzeczy, która może się wydarzyć. Dobrze, kochani, poproszę teraz, czy macie jakieś pytania w tych dwóch aspektach? Odbiorca oraz ty. Dajcie znać, ponieważ wchodzimy zaraz na trzeci aspekt i tam będzie już takie techniczne rzeczy, chociaż tu też były techniczne rzeczy. Nie mówię, że ich nie ma. Cały czas staram się dawać wam dużo rozwiązań. Dajcie znać na czacie, czy są jakieś w tej chwili pytania, czy być może są jakieś już pierwsze refleksje, pierwsze lekcje, które się u was pojawiają. Ania, czuję wzruszenie, że dokładasz serducha, staranność, by poznawać swoich odbiorców. Moi drodzy, Aniu, ludzie nie będą pamiętać tego, co mówisz. Nie będą pamiętać tego, co od ciebie kupili. Będą pamiętać to, jak się przy tobie czuli. Jak się przy tobie czują ludzie. Jeśli ty drugiego człowieka potraktujesz jak człowieka, personalnie, a dzisiaj pisaliście też o tym, brakuje nam drugiego człowieka.
to jest też problem naszych odbiorców i nas również. Więc jeśli dasz szansę sobie na poznanie historii innego człowieka i nie będziesz się krykowała, że a to nie wypada rozmawiać, a to nie wypada zapytać, a to nie umiem tego robić, to nigdy nie wyjdziesz na poziom marki, którą kochają inni. Jeśli chcesz wejść na ten poziom, to przestań się ograniczać tymi swoimi obiekcjami, przekonaniami, tylko po prostu bądź ciekawa drugiej osoby i nie myśl, jak ty będziesz odbierana. To jest nieważne. Ważna jest historia tego drugiego człowieka. Jak mogę poznać swoich odbiorców? To jest świetna informacja, Dorota. Na koniec wam dam jedną taką rzecz. Myślę, że dla osób dzisiaj odważnych, zobaczymy, bo to będzie się działo tuż przed after party, więc Dorota ten temat parkuje. Iwona, refleksji sporo i dużą tatek. Dziękuję za wartościowe treści. To jeszcze nie koniec, jest punkt trzeci. Poczekajcie chwileczkę i pamiętajcie after party dzisiaj jeszcze. Co robić, gdy nie chcą słuchać, dać na luz? Agnieszka, zmienić komunikację. Jeśli cały czas robimy to w ten sam sposób, to mamy takie same efekty. Może coś trzeba poluzować, może coś trzeba zmienić. Po prostu zmień komunikację. To jest mój klucz. Zawsze tak działam w sprzedaży, pisze Kasia Dudalska-Gosz. Kasiu, my niedługo niespodziankę będziemy mieć dla naszych też odbiorców, ale o tym już nie dzisiaj. Mirka, rozumiem, że warto wstawiać produkt, zdjęcie przy temacie stresu, nawet ze swoją osobą. Tak, o tym mówiłam wczoraj. Zdjęcia z wami, zawsze zdjęcia z wami. Okej, kochani, Bożenka to pisze, byłoby bardzo miło poznać się na żywo, pewnie, że byłoby miło. Jak uszczegółowić problemy klienta, jeśli w kółko mówią ogólnie o braku sprzedaży? To jest tylko poziom, tak jak dobrze powiedziałeś, Sebastian, bardzo ogólny, pytaniami i rozmową, relacyjnością z klientem. O tym więcej będę mówiła razem z Kasią Dudalską-Gosz 9 listopada, znowu ten listopad, lutego. Na kolejnym webinarze, zapraszam Was na kolejny webinar, zapisy będą przyszłego tygodnia, ten kolejny webinar, ale to będzie właśnie nasz temat z Kasią, w związku z tym Sebastian parkuje ten temat i odsyłam do naszego kolejnego webinaru. Kto jest gotowy na punkt numer 3? Trójeczka, kończymy część merytoryczną, robię specjalną dla Was ofertę na dzisiaj i after party, możemy, nie mam tylko, wiecie co, tak pomyślałam, że nie mam żadnych sztucznych ogni za to after party, ale może na after party nie jest potrzebne. Mamy trójeczkę, no to lecimy. Moi drodzy, technika. Trzeci aspekt to jest ta technika, o której chcę z wami pogadać. I pierwsza rzecz, która jest ważna w tej technice, to są, jakie tematy ludzie najchętniej klikają. Przede wszystkim uchyl rąbka spódnicy. Niektórzy chcą pod tą spódnicę swoją zajrzeć, więc pokaż się zza kulis. Mówiłam wam wczoraj o przykładach robienia faworków, właściwie to ja jadłam, bo ja ich nie robiłam, czy pączków. Kasia Dudalska dzisiaj wrzuciła post ze swoim psem, całkiem sporo ma tam reakcji, więc ja od razu w tym poście skomentowałam, pokazując mojego jamnika, który się zrobił kotem przez 2 dni ostatnie i siedział mi na parapecie i po prostu wyszczekiwał za oknem na ptaki, które były na drzewie. I takie posty, jak pokazujemy zza kulis, notabene jeszcze jakbym pokazała tego psa, a miałam okazję mieć spotkanie akurat z inną Kasią i ten pies zaczął szczekać mnie tutaj, po prostu ptaki się niemalże przez to okno prawie że przebijał, to zobaczcie, co się robi fajny storytelling i mogę tym dodać dwie rzeczy. Sprzedaję z siebie od kulis, pokazuję swoją pracę, chyba napiszę taki post, jutro go opublikuję, zobaczymy, co się wydarzy. Sprzedaję swoją pracę, że właśnie pracuję z moją klientką na konsultacji. To jest prawdziwy case. Kasia, która tutaj dzisiaj jest, może to potwierdzić, że wczoraj taką sytuację miałyśmy, że mój pies się rozwalił po prostu na parapecie. W pewnym momencie poderwały go ptaki na drzewie i od tego drzewa prawie że chciał wskoczyć. No pies jak kot, a tutaj klientka. I wiecie, co ja mam zrobić w takim razie? Zamknąć spotkanie, bo on się rozrzeszczał, on się po prostu rozszalał. Więc pokazujemy wtedy siebie, pokażcie siebie od kulis, nawet takimi rzeczami. Pokazujecie siebie jako normalnego człowieka, a ludzie uwielbiają zaglądać za nasze spódnice, za nasze kiecki. Więc jak możemy to pokazać, to pokazujmy. Oczywiście przepuszczajmy to przez też nasz pewien zmysł estetyczny, ale też i przez... no wiecie, jak idziemy na randkę, to od razu do łóżku nie lądujemy.
Tylko musimy trochę poromansować z tą osobą, żeby przekonać się, że to może będzie akurat ten, którego do tego łóżka wpuścimy. Więc tak samo tutaj, bierzcie ten element pokazywania siebie z zakulis w taki sam sposób, romansowania z naszym odbiorcą, pokazywania pewnych elementów. Trochę tutaj uchylę spódniczkę, za chwilę ją zasłonię. Tutaj puszczę oczko, tutaj się zrobię bardzo poważna. Mieszajcie te treści, żeby one były różnorodne, żeby nie było w czambu cały czas to samo, bo to nie jest inspirujące. I przez to odbiorcy czasami się od Was odwracają. I kolejnym elementem to jest taki element, że odbiorca, każdy odbiorca zawsze weźmie to, co jest za darmo. Po prostu to jest taka rzecz, że cokolwiek byś nie dała za darmo. I tutaj za darmo nie mam takiego podejścia, że ma być za darmo za każdym razem rzeczy dawane w takim stylu, że dajesz książki za darmo, swoje produkty za darmo i tak dalej. Nie, raczej myślę w tym momencie o tym, że dajesz za darmo takie rzeczy jak edukację. Edukujesz swojego odbiorcę. Jeśli pokażesz mu w tej edukacji jeszcze jeden element, którym on się może pochwalić, no to on dzięki tobie zyskuje, bo może w towarzystwie się popisać czymś. Więc takie elementy również o nie właśnie chodzi. Takie ciekawostki. Masz w swojej branży od groma ciekawostek. Każda z nas ma. Każdy z nas ma. Pochwal się raz na jakiś czas taką ciekawostką. Nie dość, że będzie to przyjemne, to dla odbiorcy, to on ma szansę później pochwalić się, zaimponować komuś na właśnie afterparty, takim przyjęciu, jakie ja dzisiaj robię online'ową. To jest jedna z technik. Druga technika. Pewnie chcesz wiedzieć, o co w Twojej branży odbiorcy się pytają najczęściej. To daję Ci narzędzie, które bardzo często daję moim klientom VIP-owskim. Jest to narzędzie, które stosuję i pokazuję albo w Szkole Doradców Marki, albo na moich mastermindach i raczej nie upubliczniam go ciągle. Na moich mediach go nie znajdziecie, chociaż dużo marketerów z tego narzędzia korzysta. Narzędzie nazywa się Answer the Public. Jest tam taki sympatyczny pan, mi się on podoba, bo mam wrażenie, że puszcza do mnie oko za każdym razem, jak tam wchodzę. I z tego narzędzia możesz skorzystać, żeby dowiedzieć się, o co pytają ludzie w Twojej branży. Wrzuć w tym narzędziu wyszukiwarce, tutaj na dole masz informację z wyszukiwarką, wrzuć tam słowo kluczowe, które Ciebie dotyczy. Wybierz język polski, wybierz region Polska i kliknij wyszukiwanie i zobacz, co się będzie działo. Ponieważ to narzędzie w wersji bezpłatnej, z tego co wczoraj dziewczyny mi mówiły, można skorzystać tylko 2 razy dziennie z takich wyszukiwań, ale 2 razy dziennie, biorąc pod uwagę 30 dni danego miesiąca, to jest tak 60 wyszukiwań. To narzędzie pokazuje Ci dokładne zapytania, jakie w Twoim obszarze mają klienci do Google'a. A jak myślisz, czy oni w Google szukają czegoś innego niż na Facebooku? Czy raczej prawdopodobieństwo tego, że będą szukać tego samego na Google, jak i na Facebooku jest całkiem duże? Że ich potrzeby, problemy i wyzwania są podobne? Mi się wydaje, że tak. I często to sprawdzam. Więc nie dość, że będziesz miał inspirację na posty, to także masz inspirację na artykuły blogowe. To jest fantastyczne narzędzie i mam nadzieję, że z tego narzędzia skorzystacie. Ono jest w języku angielskim, ale spokojnie znajdziecie sobie, tak jak wspominałam, wrzućcie wyszukiwarkę, dane po polsku, jak najbardziej po polsku dane słowo. Ja wrzucam na przykład marketing, marka, osobista sprzedaż, różne słowa, czasami czekolada, czasami ciąża, czasami dieta, w zależności z kim pracuję, różne, przeróżne rzeczy. Dookreślam tylko język. Tutaj pamiętajcie, tam na dole trzeba określić, że to jest region Polska i język polski. Wtedy Wam to narzędzie, ono chwilę pracuje, tam chodzi takie koło zębate, chwilę popracuje i Wam wyrzuci zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset propozycji wyszukiwań, które się znajdują w Google. To są rzeczywiste wyszukiwania ludzi, które w danym regionie występują. Dlatego tak ważne jest to zmienienie języka. I macie szansę zrobić post, jak coś się robi, krok po kroku, jak to rozumieć, a to są bardzo ważne posty, które dobrze się klikają. Więc zapraszam Was do takiego narzędzia. Tak, Magda, jest ograniczona ilość wyszukiwań. Na dzień są to 2 wyszukiwania dziennie. W wersji bezpłatnej. Kiedyś w ogóle było całości bezpłatne. Od kilku lat jest, chyba od 2 lat jest narzędziem płatnym. Natomiast wcześniej były 3 wyszukiwania. W tej chwili, wczoraj dziewczyny mi mówiły, że to są 2 wyszukiwania. Dobre czy dobre? Jaką odpowiedź od Was dostanę z tym narzędziem? Dobre czy dobre?
Świetne, super, bardzo dobre. Wow. Dziękuję, mega. Fantastycznie. No to lecimy w takim razie do jeszcze dwóch technik i jedna będzie powtórką z rozrywki. Wow, znakomite nawet. Ania pisze dobre. No, nieduży dałam wam wybór. Kolejna rzecz, najważniejsza rzecz, którą widzimy, my widzimy jako odbiorcy również, czytający treści, to jest twoje pierwsze zdanie, które jest najważniejsze. Jak zaczynamy post, zawsze pierwsze zdanie jest tym, które będzie najważniejszym zdaniem. Ponieważ jeśli czytamy post, jest on dłuższy, to Facebook po prostu skraca nam tę dalszą część i nie pokazuje. Trzeba kliknąć więcej. Żeby więcej kliknąć, dobrze jest rozpocząć post pytaniem. I najlepsze pytanie na początek powinno zaczynać się od czy. Ponieważ czy daje nam tylko trzy odpowiedzi, tak, nie, nie wiem, najczęściej dwie, tak albo nie. Więc jak nie, to osoba nie jest zainteresowana, pójdzie dalej i spoko, nie marnujemy sobie nawzajem czasu. Jeśli tak, to zostanie przeczyta dalej. I teraz twoją rolą po tym pierwszym zdaniu jest utrzymać emocje jak u Hitchcocka. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby po pierwszym zdaniu spadły tam emocje i żeby człowiek po prostu dostał tam nic dalej. Bo jeśli już otworzył ten twój post po tym pierwszym pytaniu, to teraz przedstaw mu problem, pokaż, na czym ten problem polega, twoja interpretacja tego problemu, daj łatwe rozwiązanie i wezwij do akcji. I tutaj już nie zadasz pytania, czy ciebie to by interesowało, bo interesowało, no to masz to na początku, zainteresowało mnie, do jasnej ciasta i czytam ten post w końcu. Więc zaproponuj, skomentuj, podziel się swoją perspektywą, a może masz inne rozwiązanie, jakiekolwiek call to action, żeby się znalazło w dalszej części posta. Mamy o tym bardzo często zapominamy, tworzymy świetne posty, a na koniec mamy sytuację taką, że nie mamy komentarza, mimo że teoretycznie on się dobrze klika. Dlatego, że my jesteśmy też trochę leniwi. Jeśli nie powiesz mi, że mam skomentować, udostępnić, polajkować, to może niekoniecznie to zrobię sama z siebie. No przecież ja wzięłam wiedzę, już ją dostałam, już z nią mogę dalej iść. Więc pierwsze zdanie jest najważniejsze, żeby osoba zainteresowała się twoją treścią, ale również treść jest ważna. Bo, i tu moja powtórka z rozrywki, bo o tym mówiłam więcej przy tym punkcie o tobie, korzystaj z emocji, wkurzaj i sprawiaj, że inni się uśmiechną. To jest twoje zadanie, żeby ludzie chcieli z tobą być. No dobra, moi drodzy, koniec części merytorycznej. Pytanie moje brzmi, kto chce więcej, kto jeszcze zostaje? Jeszcze widzę, że was tutaj jest całkiem, całkiem duża grupa. Więcej, ja zostaję, chcę więcej. To teraz tak, część merytoryczna się skończyła. Mam taką prośbę do was jeszcze, bo będzie teraz część ofertowa. Pokażę wam, co dla was dzisiaj przygotowałam, żeby było po prostu wprost, nie jakieś tam szukanie nie wiadomo jakich wymówek. Więc pokażę, co wam przygotowałam. Natomiast w międzyczasie, jak będę mówiła o tym, co przygotowałam, bardzo was proszę, podzielcie się, jakie lekcje wzięliście. Co z tego, co mówiłam w tych trzech punktach, każdy z tych trzech punktów miał od trzech do czterech podpunktów, było dla was już mega inspirujące. Jaką jedną przynajmniej technikę weźmiecie i zaczniecie ją od dzisiaj stosować? Od dzisiaj, bo po tym webinarze możecie napisać od razu post. Ba, możecie zrobić od razu zdjęcie nawet swojego komputera i napisać, że się właśnie edukujecie i się wkurzacie, bo na przykład Justyny Kopeć jeszcze nie znacie. Możecie się pobawić troszeczkę w prześmiewce, a może nie, może właśnie w doceniacza. Tylko chciałabym, żebym jeszcze usłyszała, jakie są wasze dzisiaj lekcje. Sebastian napisał, tę wyszukiwarkę, którą znam, ale zapomniałem o niej totalnie. Sebastian, z tej wyszukiwarki korzystam prawie każdego dnia. Iwona, nie ma ideałów, że mam skończyć ze skromnością, być sobą, okazywać emocje. Skromność odstawiamy do kąta. Samochwała w kącie stała, a my dokładnie robimy to ze skromnością. Mamy się samochwalić, bo nikt nie przyjdzie do was i nie będzie wyciągał rzeczy, które są waszą mocną stroną, które są waszym sukcesem. Nawet jeśli ten sukces nie jest w postaci dyplomów, pucharów, medali.
Nikt nie musi być z nas mistrzem olimpijskim, żeby odnosił małe sukcesy. Mistrzowie olimpijscy też jest ich tylko garstka. Każdy sportowiec chce nim zostać, a nie każdy może. Adam Małysz kiedyś powiedział, że Kamilowi Stochowi zazdrości najbardziej złotych medali olimpijskich, bo sam ma tylko srebrne. Ale ma te srebrne, gdzie większość sportowców nawet srebrnego medalu nie ma. Pracując przez całe życie na dany sukces. Nikt od nas nie wymaga byciem sportowcem i osiągania takich sukcesów. Jesteście i macie sukcesy na miarę waszego rozwoju, na miarę waszej marki. I to naprawdę wystarczy. Basia, ja mogę być przykładem samochwały. Baśka, pewnie, że tak. Ty to jesteś po prostu petarda kobieta. Dać odbiorcy zaglądać pod spódniczkę. Dokładnie tak. Raz na jakiś czas po prostu musimy pokazać nasze siebie inaczej. I jedna uważność, bo tego nie powiedziałam. Moi drodzy, od was zależy, co pokażecie. Tutaj ważna jest granica. Nie każę wam wcale pokazywać rodziny, dzieci, nie każę wam pokazywać się bez makijażu. To wy stawiacie granice tego pokazywania. Natomiast też po coś ustawki robią celebryci z paparazzi, że my również w tabloidach wolimy czytać te właśnie potknięcia, jakieś rzeczy, które się dzieją takie za kulis. Dzisiaj aktorów, miałam dzisiaj ciekawą rozmowę a propos Agnieszki Osieckiej z jedną z osób z mojej rodziny, która mówiła, że ona była w tych klubach co Agnieszka Osiecka. Ale wiesz, wtedy nie mówiło się o historiach tych ludzi. A teraz ogląda serial i mówi, ależ to była baba, kurczę, kolejny facet, co odcinek, coś wlewanie za cały czas alkoholu, ja nie oglądam tego serialu, więc do końca nie wiem, na czym to polega. Natomiast zobaczcie, kiedyś były takie czasy, że ludzi interesował tylko ten wymiar, który był pokazywany tym wymiarem publicznym, zawodowym. To się skończyło wraz z tabloidami, a dzisiaj media są w ogóle stabloidyzowane, wszystkie. Na Oneta, który może być trochę bardziej poważny, tam też zobaczycie takie rzeczy. Takie właśnie zaglądanie za spódniczkę, pod spódniczkę. Tylko wasza jest granica. To dla jasności, żeby nie było tak, że teraz się poobrażacie i powiecie, no kurczę, Justyna powiedziała, ja nie mam zgody, żeby pokazywać dzieci. Nie. To jest wasza decyzja. Za każdym razem. Kasia, jesteś moim latarnikiem i będę się tego trzymać. Dzięki wielkie, Kasiu. Muszę pokazać siebie, chcę zmienić komunikację, muszę pracować nad emocjonalnymi postami, także napiszę. Małgosia, najważniejsza lekcja, muszę iść do swojego sklepu po książkę i karty. Dzięki. Książki nie ma, będzie w połowie lutego, więc dopiero się pojawi ponownie. Pierwszy nakład się całości wyprzedał. Bożena, emocje są potrzebne, tylko trzeba je umiejętnie wykorzystać. Ewa, wyjdź z ukrycia, skończ ze skromnością, techniki pisania postów, wyszukiwarka. Moja lekcja jest dzisiaj więcej siebie, zawsze więcej siebie. Dobry początek. Nie ograniczaj się. Post od trzy, call to action, wyszukiwarka, ułatwiać klientowi życie, zdejmować z klienta stres, mega insight, po prostu zrobiłaś mega notatki. Wyciągaj sukcesy, emocje i czym, więcej wyjścia z ukrycia, dać to, czego szukają, dać siebie autentycznie, nie wstydzić się prawdy i własnych emocji. Błąd też ma rację bytu, zawsze ma rację bytu błąd, ludziom się więcej wybacza. Naprawdę, niż robotom. Nikt od nas nie oczekuje, że mam być robotem w mediach społecznościowych. Naprawdę nikt. Wy też tego ode mnie, mam nadzieję, że nie oczekujecie. Czy się mylę? Chyba nie. Pochwal się sukcesami, zacznę się chwalić, bo mam czym. Pokazuj siebie na luzie. Magda, ty masz czym, bo ty przecież miałaś staże u Aleksandra McQueena, u Vivienne Westwood. Myślę, że większość osób, które zajmuje się krawiectwem, a ty jeszcze dodatkowo jesteś sama projektantką, może ci pozazdrościć, że uczyłaś się kulis pracy największych projektantów mody angielskich. Dzisiaj jest takie prace u takich nazwisk trzeba płacić, a oni ci płacili, jeszcze dla nich pracowałaś, więc w ogóle rewelacja, że mogłaś poznać kulisy. Dobra, chcemy więcej, kochani, to lecimy do więcej, ponieważ jest czas na super propozycję, którą dla was dzisiaj przygotowałam. Ona ma trzy elementy, ale pierwszy element tej propozycji brzmi tak. Stworzyłam w ubiegłym roku kurs, jak tworzyć treści, które przyciągają odbiorców. I uwaga, uwaga, ten kurs w znacznej mierze w tym roku się zmienił. Nawet zmienił się jego layout, tak jak widzicie. Mimo że spis treści jest taki sam, ja nagrałam część lekcji, nie wszystkie, ale część lekcji od początku, ponieważ uznałam, że świat w ostatnim roku się bardzo mocno zmienił w okresie pandemii i czas najwyższy dać nowe rzeczy. I te nowe rzeczy, co dzięki kursowi może tak?
Przede wszystkim dzięki tym narzędziom, które pokazuję Wam w kursie, nauczysz się przyciągać odbiorców, którzy mają szansę się swoimi klientami. Tych prawdziwych odbiorców, tych, którzy są Tobie potrzebni. To pytanie dzisiaj było. Po drugie, zdefiniujesz swoje obszary tematyczne, czyli będziesz wiedzieć, czym masz się komunikować, żebyś pokazując tylko kulisy, nie zrobisz biznesu. To nie jest tak, że więc trzeba zachować ten umiar. Będę tam się dzieliła zasadą 70-20-10, która też obowiązuje w mediach społecznościowych i to jest zasada mówiąca o tym, w jakie ilości tekstów mamy tworzyć w różnych obszarach tematycznych. Oczywiście angażujące treści, zasady poznamy, ale poznamy zasady nie tylko słowa, o tym zaraz, bo pokażę Wam też spis treści tego kursu. Zaangażowana społeczność to jest, no to jest podstawa, więc jeśli chcesz budować biznes, nie tylko liczyć na lajki, bo one raczej Ci nie zapłacą rachunków, no to społeczność musi koło Ciebie być i ona ma być Twoimi ambasadorami. I co najważniejsze, kilka szybkich taktyk, dzięki którym będziesz mogła wystrzelić swoją markę na naprawdę super poziom. Co się dalej w tym kursie dzieje, jeśli chodzi o lekcje? Merytoryczne lekcje 9. Pierwsza lekcja, zrób swój audyt, daj się rozpoznać. Druga lekcja, i to jest po prostu podstawa, od czego musimy zacząć, to nie jest tylko audyt, który wczoraj dostaliście ćwiczeniami. Te ćwiczenia w kursie mają już 12 stron i uwaga, ćwiczenia również zostały zmienione. Wszystkie workbooki do kursu z ubiegłego roku już nie istnieją, są na ich miejsce nowe. Oczywiście są elementy, które zostawiłam, natomiast większość elementów jest zmieniona, więc to taka, myślę, że niespodzianka. Popracowałam trochę nad tą zmianą, skoro jesteśmy w procesie zmiany. Drugi element, druga lekcja to jest do kogo mówisz, czyli Twój odbiorca. Musimy go poznać, bo dzisiaj Wam też pokazywałam, jak on jest ważny. Masz zobaczyć człowieka. W trzeciej lekcji porozmawiamy o obszarach tematycznych i o owej zasadzie 70-20-10, która pokażę też jej nowy wymiar, bo w starym kursie też to pokazywałam, natomiast troszkę inny wymiar jest na dzień dzisiejszy tego. Czwarta lekcja to są słowa, słowa i słowa, czyli to, na czym się dzisiaj mocno skupialiśmy, na komunikacie słownym, ale angażowanie odbiorców to nie tylko słowa. Angażowanie odbiorców to jest więcej niż słowa i to więcej niż słowa to są grafiki i będę Wam pokazywać i mówić o tym w kursie, jakie grafiki przyciągają wzrok odbiorcy, bo pierwsze, co człowiek widzi, to jest algorytm oka naszego przecież, to jest grafika, z którą się stykamy, dopiero później często jest dopiero tym pierwszym zdaniem, na które spojrzymy. Następnie pogadamy sobie z kamerą wśród, czyli powiemy o komunikacji wideo w tym kursie i pokażę Wam, tam są dwie techniki, które pozwalają tworzyć zaangażowane wideo, zaangażowane live'y, żebyście na live'ach nie mieli jeden komentarz czy dwa, tylko żeby tych komentarzy było 30, 40, a może tak jak wczoraj na tym live'ie wczorajszym, 242. Wszystko jest możliwe. W siódmym punkcie będziemy mówić o elemencie, który dla mnie jest jednym z podstawowych elementów budowy marki, to są nasze blogi. Będę Wam pokazywała, dlaczego blog jest ważny, jak również będę Wam pokazywała poza tym narzędzie Answer the Public też inne narzędzia do tego, żeby tworzyć tytuły, które przyciągają innych. W ósmym elemencie kursu będzie bliżej i blisko, czyli bycie w newsletterze. Jak tworzyć newslettery? Ponieważ newsletter to jest marketing za przyzwoleniem. Człowiek musi się zgodzić, żebyś wysłała do niego maila. Żeby on się mógł zgodzić, no to po prostu też musi wiedzieć, jak to tworzyć, żeby później go zachęcić, a nie zniechęcić. I dziewiąty punkt to jest wymóż działanie, czyli call to action, wezwania do akcji. Co jest ważne, jeśli będziecie chcieć kupić kurs dzisiaj, to dzisiaj uwalnia się pierwsza lekcja i każdego dnia następnego będzie uwalniana kolejna lekcja. Czyli nie dostajecie dostępu do całości, ponieważ sprzedaż tego kursu będzie do poniedziałku w cenie promocyjnej, bo przecież mamy po to live, tylko właśnie kolejnego dnia i kolejnego dnia będą uwalniały się kolejne lekcje. Co jeszcze? Co jeszcze? Po pierwsze, otrzymasz dostęp do grupy mentoringowej na Facebooku, ale nie tej, która dotyczy naszych spotkań biznesu online, tylko grupy uczestników kursu. To jest grupa zamknięta i tam jak nie kupisz kursu, to tam do tej grupy nie wejdziesz. Tam pracujemy w tej grupie od 28 stycznia, czyli już za moment zaczynamy pracę, kończę tylko wyzwanie, to przychodzę na grupę i pracujemy na grupie razem do 7 lutego i razem po kolei będziemy robić lekcje, a 31 stycznia o 20, czyli w najbliższą niedzielę, będę prowadziła dodatkowo live'a na grupie. Co jeszcze w kursie, moje drogie i drodzy?
Po pierwsze, bonusy. Mamy trzy bonusy. To są bonusy, które też w ubiegłym roku były, więc tego nie zmieniłam. W ramach tych bonusów są trzy moje e-booki. Sposoby na angażujące posty, 55 pomysłów. To jest e-book związany z aplikacjami do zdjęć i filmów, jakie aplikacje wykorzystać, żeby faktycznie to na przykład na Instagramie ładnie wyglądało, albo na Facebooku, co publikujemy. I e-book związany z tym, jak zrobić grafikę i tam pokazuję Wam kilkanaście narzędzi, które, dzięki którym możecie zrobić też wizualizację, na przykład takich e-booków, jak tutaj macie. Co jeszcze do tego? Do tego jeszcze oferta moich partnerów biznesowych, oferta MyLolita, $20 kredytu na to, jak kupicie dostęp. MyLolite do 1000 użytkowników jest bezpłatny, więc nie musicie tego robić na początku, ale jeśli nawet później kupicie, a weszliście z tego linku, który ja Wam daję, to macie te $20 oszczędności. W LH, w partnerze LH, którego zapraszam też i w tym roku będę miała z nimi spotkanie, nie wiem czy webinarowe, czy na live'ie. Jest to jeden z największych hostingodawców, jeśli chodzi o rynek polski, bardzo polecany przez strefę blogerską. Ja też go polecam, też tam wszystkie usługi. Mam 20% rabatu zniżki oraz fakturowni, jeśli chcemy robić sklepy, chcemy, żeby nasza marka rozwijała się, fakturowni 20% zniżki przy założeniu konta. Myślę, że jest to super propozycja. I jak to wygląda cenowo? Jak to wygląda cenowo? Cena pakietu, jest to pakiet baza, to jest tak, 399 zł kosztuje kurs, jakbyście go chciały kupić poza momentem, oknem otwarcia takiego sprzedażowego. To on tyle kosztuje na dzień dzisiejszy. 1000 zł mniej więcej wartość jest przynależności do grupy mentoringowej, ponieważ tam są spotkania na żywo ze mną. Tam jestem ja z Wami obecna, więc ten mój czas po prostu kosztuje, w szczególności ten czas związany z spotkaniem live'owym, bo posty jeszcze postami, chociaż i tak na nie będę odpowiadała, natomiast jestem z Wami na live'ie i to jest czas, który można wycenić. I dodatkowo jeszcze te e-booki w cenach, jak policzyłam wszystkie łącznie, niecałe 100 zł. Łącznie to jest niecałe 1500 zł. Jaką cenę dzisiaj byście były w stanie zapłacić za to, żeby być w tym kursie? Może wziąć ten kurs, dajcie mi znać. Jaką cenę byście mogli zapłacić za to, żebyście mogli wziąć ten kurs i te wszystkie dodatki? 1500. No to myślę, że będę miała dla Was rewelacyjną ofertę na dzisiaj. I jeszcze nie piszę? Matko Święta. Się pojawiły. 300, 400, 387. No dobra. To oferta jest taka. Oferta wygląda w ten sposób. I myślę, że ona powinna Was zainteresować. Powinna być dla Was naprawdę inspirująca. 200 zł za całość, z tymi dodatkami, ze wszystkim. Na górze macie i pojawił się przycisk sprawdzam, więc możecie przejść na stronę internetową i tą ofertę z niej już skorzystać. Ale oczywiście możecie też ze mną zostać jeszcze, też Wam wrzucę na czat link, bo jeszcze mam tą ofertę w dwóch wariantach, więc od razu szybko jeszcze dwa warianty pokażę. Drugi wariant. I tutaj się dzisiaj pojawiało hasło. Jeśli chcecie mieć wariant z kartami, z tymi kartami, które są tą właśnie moją rewelacją, i to jest, tylko ja mam to na rynku, nikt więcej tego na rynku nie ma z marketerów, żebyście nie tracili czasu na wymyślanie postów za każdym razem, żeby te posty były angażujące, żeby te posty miały, żebyście Wy się uczyli metod copywriterskich, czyli takich metod, które są skuteczne, to właśnie w ramach drugiego pakietu. Pakiet jest, są karty, w nich jest 40 sztuk różnych kart oraz są notatniki. Całość, podsumowując, 1600 i razu pokazuję. 299 za całość, więc też myślę, że jest grubo, gruby rabat, naprawdę. I co ważne, jest tylko 7 zestawów, tu się akurat zasłoniło, trochę za wysoko zrobiłam informację, tylko 7 zestawów jest w tej cenie promocyjnej i nie będę ich powiększała, dlatego że po prostu zostało mi ostatnich 7 zestawów tych kart. I muszę, będę je dorabiała, tak samo jak książka idzie do druku, tak samo karty będą dodrukowywane, ale one będą dostępne dopiero, jak te zajdą egzemplarze, dopiero pod koniec lutego, więc teraz ostatni moment, żeby je wziąć. I jeszcze jest trzeci zestaw. Ostatni zestaw, żebyśmy mogli dalej porozmawiać, to jest zestaw pakiet VIP i tu jest tylko i wyłącznie 3 sztuki tego pakietu VIP, ponieważ ten pakiet VIP zawiera sesję mentoringową ze mną, dotyczącą Twojego biznesu bądź Twojego sposobu angażowania, 1:1 spotkanie ze mną i spotkanie ze mną mentoringowe kosztuje 1500 zł, to jest ta czwarta cena, którą tu Wam pokazuję.
Tak macie na stronie, tak też ludzie kupują za nas spotkania mentoringowe. Natomiast dzisiaj 3 sztuki tylko daję w tej cenie, bo ja nie mam czasu z gumy. I 3 sztuki, jak chcecie być w tej trójce, one kosztują dzisiaj tylko 600 zł. Taka jest moja oferta na dzień dzisiejszy dla Was. Tak to wygląda na stronie. Zapraszam Was, jak macie ochotę, to w tym momencie możecie przejść i kupić.